Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia wprowadzającego duże zmiany w zakresie rehabilitacji. Przyjęcie takich zmian w prawie pozbawia dostępu do opieki fizjoterapeutycznej bardzo dużą ilość osób niepełnosprawnych, którzy nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do placówki medycznej. Projekt wprowadza takie zmiany, które mocno ograniczą możliwość realizacji w ramach tej fizjoterapii domowej dla pacjentów, którzy chociażby już w niej uczestniczą. Szacuje się średnio, że to będzie około 80% pacjentów, którzy z tej fizjoterapii wypadną w skali całej Polski. Jest koszyk rozpoznań, który w tej chwili miałby zaistnieć. To jest grupa kilkudziesięciu rozpoznań, z których będziemy mogli korzystać, żeby pacjenta zakwalifikować do rehabilitacji domowej. Niestety ten koszyk nie obejmuje wielu schorzeń, które no, powinny się tam naszym zdaniem znaleźć. No, jest to znowu moim zdaniem powodem tego koszyka jest to, żeby wykluczyć czy właśnie grupę pacjentów, która mogłaby z tego skorzystać. Nie ma mózgowego porażenia dziecięcego, gdzie również docieraliśmy szczególnie do dzieci, prawda, ale to są też czasami dorosłe dzieci, w których te schorzenia zostają. Z mojej grupy pacjentów to są pacjenci ze zmianami zwyrodnieniowymi i ta grupa całkowicie wylatuje z możliwości rehabilitacji domowej, bo ona jest całkowicie wykluczona z kwalifikacji pacjentów. No i większość moich pacjentów to jednak są pacjenci, znaczy wszyscy praktycznie, to są pacjenci, którzy są z chorobami przewlekłymi, już wieloletnimi. Ja ich usprawniam do pewnego poziomu i pilnuję, żeby ich poziom, komfort życia po prostu nie popadał bez rehabilitacji, nie spadał w dół. A teraz oni praktycznie wszyscy no, zakończą rehabilitację, wylecą z systemu i nie będą mieli możliwości powrotu, bo mimo, że mają nawet jednostki chorobowe, które się kwalifikują, to kwalifikują się pacjenci, którzy są do 24 miesięcy po danej jednostce chorobowej, czyli ulegli, nie wiem, udarowi, wylewowi. Jeżeli mają dłużej niż 24 miesiące od rozpoczęcia tej jednostki chorobowej, no to też automatycznie wylatują z systemu rehabilitacji domowej. Mamy jednostki takie jak choroba Parkinsona, która co prawda jest ujęta, natomiast te okresy karencji teraz od okresu ostrego, które zostałyby wprowadzone, gdzie mówi się o tym, że choroby przewlekle postępujące w taką chorobą jest Parkinson, można objąć fizjoterapią domową do pół roku od ostrego incydentu. No ja nie wiem, czy ktoś tam nie rozumie, że też czasami są to choroby powoli postępujące, ale postępujące. Jest stwierdzony Parkinson, jest stwierdzone SM, ale są różne postacie tych chorób i często one nie są takie obarczone rzutami takimi nagłymi, gdzie pacjent trafia do szpitala i staje się pacjentem ostrej fazy tak zwanej, w związku z czym gro pacjentów właśnie takich chorujących przewlekle i powoli, gdzie sprawność powoli zostaje zmniejszana u tych pacjentów, no zostanie wykluczonych z rehabilitacji. Dojeżdżamy również do takich małych wioseczek, gdzie no ten pacjent nawet nie ma komunikacji, no znikąd pomocy tak naprawdę, do najbliższego ośrodka ambulatoryjnego ma czasami kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt kilometrów. Stąd też uważam, że ta nasza pomoc jest nieoceniona, jeżeli jej nie będzie, jeżeli ten pacjent straci możliwość rehabilitacji w dobie wchodzących nowych przepisów, no to pozostanie sam sobie. Tracimy niestety sporą część naszych dotychczasowych pacjentów w tym zakresie świadczeń. To dlatego między innymi zmian jest więcej, ale jedna z tych zmian, która ograniczyła sporą część rozpoznań, które dotychczas były możliwe przy kwalifikacji pacjentów, wykluczając tą część praktycznie w moim przypadku będzie prawie 95% dotychczasowych pacjentów poza możliwością udzielenia im świadczenia. Sporą część rozpoznań z grupy M, która dotychczas była u nas tą główną grupą pacjentów, która kwalifikowała się. To też jest jeszcze jeden z elementów, który spowoduje przy tym zakresie, to często są osoby, które mają duży problem skorzystania z innej formy funkcjonowania w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych i ten dojazd do nich jest kluczowy. Choruję od 1991 roku. Ograniczenie jest w sanatoriach. Muszę czekać po 4 lata, a nawet i dłużej. Potrzebuję do pomocy osoby drugiej, żeby wsiąść na wózek, czynności fizjologiczne i pozostałe inne rzeczy z pomocą osoby drugiej.
Co dalej? Mam porażenie czterokończyniowe ze spastycznością. Rehabilitant, który przyjeżdża do mnie, ćwiczy mnie, spastyczność jakby się zmniejszała, przykurcze zmniejszają się, a bez rehabilitanta będę osobą coraz mniej sprawną i coraz bardziej obolałą. Tutaj też będzie problem sporą część dzieci obsłużyć, ponieważ to jest już zupełnie przypadek taki, który często nie miał innej możliwości skorzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego. Naprawdę istnieje ryzyko, że spora część świadczeniobiorców, pacjentów naszych będzie miała ograniczony dostęp. A z kolei wiem, że nie taki był cel przy tych zmianach, które sobie stawiano po stronie ministerstwa, tylko celem było zwiększenie dostępności, a nie zmniejszenie. Więc myślę, że tutaj warto pochylić by się było nad tym jeszcze, żeby rzeczywiście te zmiany były korzystne. Ci pacjenci, którzy wyjdą z tego systemu, za pół roku, za rok czasu zaczną zalewać DPS-y, w których też już nie będzie rehabilitacji, bo to też jest rehabilitacja domowa. ZOL-e, czyli zakłady opieki leczniczej, też nie będą mieli rehabilitantów, jeżeli nie będą mieli jednostki rehabilitacji, bo to też tam jest wykonywana rehabilitacja domowa i nie będą mieli gdzie trafić, żeby postawić ich z powrotem w jakiś sposób na nogi, bo no nie będzie tej rehabilitacji tam, tak? Rehabilitacja 80 godzin rocznie, to tak dokładnie wygląda, jakbym był 2 miesiące w sanatorium. Po godzinie rehabilitacji. Godzina rehabilitacji dla mnie, to jak już wspomniałem, ulega dużo mniejszym bólom, z przykurczą, boleścią, mniej spożywam leków rozkurczowych, inaczej funkcjonuje. To tak wygląda, jakby to było po prostu zrobione dla oszczędności pieniędzy. No bo jeżeli teraz jest szeroka pula pacjentów, którzy się na to kwalifikują, a robimy kwalifikację pacjentów bardzo ciasną, bardzo wąską, no to automatycznie wiadomo, że ta pula pacjentów będzie mniejsza. Jeżeli będzie mniejsza pula pacjentów, to mniej na to wydamy, tak? Więc dla mnie to tak wygląda, że po prostu zawężamy możliwość kwalifikacji pacjentów, żeby ich było mniej, żeby mniej na nich wydawać. I pytanie, czy to jest dla budżetu państwa korzystniejsze, czy nie lepiej przeciwdziałać pewnym skutkom, niż za kilka lat mieć jeszcze większy problem, no i finansowy, i budżetowy. Natomiast no, z perspektywy znowu fizjoterapeuty widzę, jaką też często sprawia radość nie tylko nam, ale i pacjentom, kiedy oni walczą o swoje zdrowie, kiedy widzą postępy tak naprawdę, kiedy ten ból się zmniejsza, kiedy mogą więcej zrobić w obrzeżach swojego domu, prawda, w swoim własnym domostwie, gdzie jak przychodzimy po raz pierwszy, często gęsto nie są w stanie wykonać pewnych czynności, no to chyba na tym życie polega tak naprawdę, a nie iść w kierunku domów pomocy społecznej, być zależnym od innych osób i żyć już pod czyjeś też trochę dyktando. Boję się, że nasza fizjoterapia zostanie zaorana tą ustawą i to zarówno w ramach fizjoterapii domowej, zmiany dotyczą również i leczenia szpitalnego, rehabilitacyjnego. Cofniemy się o kolejne 15-20 lat do czasów, kiedy rzeczywiście ta fizjoterapia bardzo mocno kulała. To z perspektywy nas, fizjoterapeutów, z perspektywy pacjentów, no, ludzie pójdziemy w stronę takiej stomatologizacji, gdzie w tej chwili, żeby dostać się do stomatologa, jak wiemy, no to praktycznie wszyscy chodzimy prywatnie. Być może, że zawód fizjoterapeuty za chwilę stanie się drugim takim zawodem, gdzie no, dostać się na NFZ będzie graniczyło z cudem dosłownie, ponieważ żaden z pacjentów nie będzie spełniał kryteriów, które by go kwalifikowały do tej rehabilitacji. W tej sytuacji jeszcze jest jeden element, który jest istotny, ponieważ w tym obszarze funkcjonuje dosyć duża grupa fizjoterapeutów udzielających tych świadczeń. Tak istotne zmiany, jakie w tej chwili są wprowadzane przy zmniejszeniu możliwości ilościowej wykonywania tych świadczeń, to tak naprawdę jest również ryzyko dla pracy tych fizjoterapeutów.
Także to na pewno wprowadzi dosyć istotne zmiany, które niestety zapowiadają się, że w istotnej części nie będą korzystne. Znowelizowana ustawa ma wejść w życie w styczniu 2025 roku.